Witam. W tej prezentacji przedstawię Państwu wykorzystanie testu Fischera-Snedekora dla porównania zróżnicowania dwóch grup. Test ten jest wykorzystywany w sytuacji, kiedy dysponujemy dwiema próbami. Ja otworzę plik, w którym takie dwie próby znajdują się. Jest to plik wiek dołączony do pomocy programu. Dysponujemy dwiema próbami pochodzącymi z dwóch niezależnych populacji. W kolumnie wiek mamy informację o wieku pracowników pewnych firm przewozowych. W kolumnie drugiej jest informacja o tym, do której firmy przewozowej dany pracownik należy. Wiek wyrażony jest w latach. I coś, co chcemy teraz wykonać przy pomocy testu Fischera-Snedekora, to chcemy się dowiedzieć, czy w tych firmach wiek pracowników jest tak samo zróżnicowany, czy może jest tak, że w jednej firmie są osoby w bardzo podobnym wieku, a w drugiej firmie ten wiek jest bardzo różny. W związku z tym będziemy porównywać zróżnicowanie już wewnątrz tych firm pracowników co do wieku, czy jest takie samo, czy też nie. Test Fischera-Snedekora jest testem parametrycznym. Oznaczany jest przez test F bardzo często. W przypadku naszych danych możemy wykorzystać zmienną grupującą, ponieważ w zmiennej drugiej jest informacja o przynależności osób do poszczególnych grup, czyli do poszczególnych firm przewozowych. Dlatego wybieram taki sposób prezentacji danych, czyli wybieram zmienną grupującą, a zmienną do analizy to będzie zmienna wiek. Jeśli zmieniłabym opcję testu, odznaczając użycie zmiennej grupującej, wówczas ta zmienna, którą byśmy wykorzystali, zmienna druga, będzie równoważna z zmienną pierwszą, czy nie byłaby zmienną grupującą. W ten sposób możemy wykonywać analizę, jeśli dane są zorganizowane inaczej. To znaczy, jeśli w jednej kolumnie byłby wiek pracowników jednej firmy przewozowej, a w drugiej kolumnie wiek pracowników drugiej firmy przewozowej. Wówczas rzeczywiście można by je było traktować równoważnie i wtedy nie mielibyśmy zmiennej grupującej. I jednak ją mamy, dlatego ja zaznaczę tę opcję. Istnieje jeszcze jeden sposób, jeszcze jedna możliwość przygotowania danych do analizy tym testem. Możemy dysponować danymi uśrednionymi, czyli jeśli nie mamy danych surowych albo nie chcemy ich używać. Dane surowe to są takie dane, w których mamy informacje o każdym badanym obiekcie, czyli tu o każdej badanej osobie jest informacja dotycząca jej wieku. Jeśli takie dane surowe mamy, to mamy do dyspozycji te dwa poprzednie sposoby. Jeśli takich danych surowych nie mamy, bądź nie chcemy ich używać, wówczas możemy użyć danych uśrednionych. Dane uśrednione, które byłyby tutaj potrzebne, to średni wiek z pierwszej próby, razem z odchyleniem standardowym z pierwszej próby, średni wiek z drugiej próby wraz z odchyleniem standardowym oraz liczności obu prób. My jednak dane surowe mamy i je będziemy wykorzystywać, więc wrócę do tego ustawienia. Dodatkowo w teście dołączę wykres i wykonam test na poziomie istotności 500. W wyniku dostanę informację o tym, jaki poziom istotności zaznaczyłam. Dostanę opis pierwszej i drugiej grupy, czyli przewoźnika pierwszego i drugiego, liczności tych grup. To jest po 50 osób pierwszej i drugiej. Dalej mamy średni wiek i odchylenie standardowe. Czyli nas interesuje porównanie tych odchyleń standardowych albo wariancji tych zróżnicowań. Poniżej wynik już samego testu i wartość P tego testu. Sformułujmy jeszcze hipotezę. Zapiszmy w notatkach hipoteza zerowa. Brak różnic w wariancjach wieku dla porównywanych firm przewozowych. A w hipotezie alternatywnej piszemy, że takie różnice występują. Istnieją różnice w wariancjach wieku dla firm przewozowych. Na podstawie
wartości P, wiemy, że powinniśmy zostać z hipotezą zerową, czyli z naszym pierwotnym założeniem, dlatego że wartość P jest większa niż poziom istotności, jest większa niż 500. W związku z tym musimy uznać, że nie mamy wystarczająco silnych dowodów, żeby powiedzieć, że nasze firmy przewozowe różnią się tym zróżnicowaniem wieku. Zapiszę tą notatkę. Przejdziemy teraz do wykresu. Wiemy, że one nie różnią się istotnie statystycznie co do zróżnicowania. Na wykresie mamy przedstawione odchylenie standardowe. Zatem ta kropka czy kwadrat właściwie jest to odchylenie standardowe w pierwszej próbie i odchylenie standardowe w drugiej próbie. W populacji to odchylenie standardowe powinno się mieścić w zadanych tutaj przedziałach. Więc to populacyjne odchylenie standardowe może być równe, stąd ten test wskazał nam na hipotezę zerową. Dziękuję za uwagę. To tyle, jeśli chodzi o test Fischera-Snedekora. Zapraszam do oglądania kolejnych prezentacji.